Szanowni Państwo, ostatnie miesiące koronawirus zupełnie przewróciły nasze życie. Życie nas wszystkich, naszych rodzin, naszego kraju, można powiedzieć całego świata. A co powiedzieć o naszej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej? Zarówno my, nauczyciele akademicy, jak i wszystkie osoby tutaj pracujące, doświadczamy koronawirusa. Doświadczacie go także wy, studentki i studenci naszej uczelni. W taki oto nietypowy sposób chciałem wszystkim z okazji zbliżających się świąt, nie tylko Bożego Narodzenia, ale i Nowego Roku, złożyć nam wszystkim życzenia. Wszystkim pracownikom, wszystkim pracującym i studiującym w naszej uczelni życzyć, żeby wróciła jak najszybciej normalność. Jesteśmy już zmęczeni wszyscy panującą sytuacją. Stwarza to problemy w życiu rodzinnym, ale także i w życiu naszej szkoły. Życzmy sobie na nadchodzące święta, żeby one były na tyle dobre, na tyle wesołe, tak jak sobie życzymy, na ile to będzie możliwe. Dla tych, dla których jest to ważne z powodów religijnych, niech będzie to święto świętem radości, wiary. Gwiazda Betlejemska niech prowadzi wszystkich ku tej radości, nadziei i miłości, jak wszyscy poszukują. A wszyscy pozostali niech przeżywają te święta w radości spotkań rodzinnych, tak licznych, jak tylko to będzie możliwe. A Nowy Rok, który wkrótce zapuka do nas, niech przyniesie nam jak najszybciej normalność, radość i uśmiech, żebyśmy się tutaj wszyscy jak najszybciej spotkali. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego.